Cześć wszystkim, to jest kanał Sobie Gadam, ja nazywam się Adrian i zrecenzujmy coś w 10 minut. W tym odcinku na tapetę wrzucamy Shazama Gniew Bogu, więc o co chodzi? You are very menacing. I just want you to know that. Po dwóch latach po pokonaniu doktora Sivana, Billy Batson, czyli tytułowy Shazam, wraz ze swoją przyszywaną rodziną starają się pomagać światu, co wychodzi im lepiej bądź gorzej. I właśnie przez to wyśmiewany przez tabloidy Shazam nie może do końca odnaleźć się w swojej roli. Prowadzi chociażby wizyty u terapeuty, u którego właśnie żali się, że każdy z bohaterów, którego widział, Aquaman, Flash i tak dalej, no mają coś, czego on nie ma i w zasadzie nie wie, czy jest godny tych mocy, które posiada. W międzyczasie gdzieś daleko dochodzi do kradzieży laski czarodzieja z muzeum, które było poświęcone mitologii greckiej. Głównymi antagonistkami okazują się córy Atlasa. I owe córy, prócz samej kradzieży, mają pewne plany wobec naszego świata. W tym filmie Shazam nie będzie musiał tylko zmierzyć się z córami Atlasa, ale również z dorastaniem, z obawą o porzucenie oraz samodzielnością. Jak to się mówi, trzeba zebrać, co się zasiało. No właśnie, bo skoro w poprzedniej części dostaliśmy kilka postaci, które mają supermoce niczym Superman, no to teraz co zrobić, żeby było niebezpiecznie? Ja wiem, dajmy może narzędzie takie, co moc daje, ale też i odbiera. Brawo Daniel, genialne, wchodzimy w to. Tak moi drodzy, ponieważ magiczna laska czarodzieja, która daje moce również i odbiera, więc w niepowołanych rękach, może być niebezpieczna. Zachary Levi jako Shazam, Hera Milen oraz Lucy Liu jako córy Atlasa oraz Di-Mon Hun-Zon jako czarodziej. To mam nadzieję jeszcze jest kino familijne, ale o tym za moment, jednak no skoro kino familijne, ta gra aktorska nie jest wybitna, ona po prostu jest tutaj poprawna. Niewątpliwym plusem tej części jest postać Freddy'ego, która została rozbudowana i naprawdę fajnie ogląda się tę postać tego aktora na ekranie, bo on tutaj daje ładny popis, jeśli chodzi o aktorkę, a w dodatku akompaniując razem z czarodziejem, kiedy mają swoje sceny, uwierzcie mi, to są sceny, dla których chyba ten film w ogóle powstał, bo kiedy wszystko dzieje się takie po prostu nijakie, to kiedy pojawia się ta dwójka na ekranie, no to się dzieją bardzo fajne rzeczy. Jednak niestety mam tutaj problem z dużą i mniejszą wersją Shazama. Bo widzicie, tak jak duży Shazam jest taki ekspresyjny jak ja w tym momencie i rzuca żartami i świeci białymi ząbkami i w ogóle no jest rewelacyjny, tak? No i dlatego Shazama przychodzimy do kina, tak? Billy Batson? Chociaż to podobno ta sama postać, no to jednak odstaje charakterem od dużej wersji Shazama. Bo wiecie, młody Billy Batson ma jakieś tam swoje problemy i stara się coś rozwiązać. I kiedy zamienia się w dużego Shazama, to dalej chce to rozwiązać, ale już z uśmiechem i z puszczeniem one-linerów. No to tak troszeczkę się tu mi nie spinało. Ten film ponoć ma być kinem familijnym, jednak staje się troszeczkę mroczno-niebezpieczny. Prócz samej palety barw, która już jest bardziej poważna, dostajemy jeszcze na przykład jakieś przekleństwa, które są przerywane po prostu, no wiecie, jakimś dźwiękiem. Mam wrażenie, że DC niebezpiecznie chce zjeść w swoich po prostu poważnych tonach Shazama, którego pierwsza część była świetną komedią i wszyscy genialnie się przy niej bawiliśmy, a teraz dzieją się naprawdę złe rzeczy przy tej części. The daughters of Atlas are coming to hunt us. Children stole the power of the gods. Shazam był taką konkurencją dla Atmana, Deadpoola, mi chodzi o żarty, ponieważ tak jak Marvel ma swoje jakby takie komediowe serie, czyli Ant-Man, tak tutaj Shazam powstał jako taki konkurent, że tutaj możemy też się, drogi widzu, pośmiać. Tylko że przez to, że z jednej strony pierwsza część była właśnie tym kinem familijnym, a teraz troszeczkę uderzamy w poważne tony, to ten film się trochę nam rozciąga na taką wymemłaną, nijaką kupkę. Druga część Shazama nie obyła się bez wątku LGBT. Ja zawsze powtarzam, że tego typu wątków nic nie mam, jednakże, no, jeśli jestem atakowany z każdej strony, to czuję się mniej więcej tak, że to już mnie boli. Ale jeśli już jestem przy tym wątku, no to moment coming outu jednej z postaci naprawdę jest przekomiczny, więc tutaj można się pośmiać. Nie jest to jakby rozbudowane bardzo, ale no nie wiem po prostu, no, czy Shazam też chce startować po statuetkę Oscara, bo wszyscy dobrze wiemy, teraz trzeba mieć takie wątki, żeby startować po jakiekolwiek nagrody. Ale po co, dlaczego, ja nie wiem. Kolejną rzeczą, jak to w amerykańskich kinach bywa, no to oczywiście musi być wątek szkolny i oczywiście muszą być zbiry ze szkoły,
które już tak kontrastowo są złe, że potrafią złapać człowieka niepełnosprawnego, złamać jego kulę i się z niego wyśmiewać, jeszcze mu dać puncha, a najlepiej jeszcze go wrzucić w śmietnik. Jezu, dzieci z Ameryki, co się z wami tam dzieje? Efekty specjalne to nie najwyższa liga DC, czasem kuleją jak auta spadające z mostu, jednakże one potem potrafią się podbudować, kiedy są sceny walki na przykład ze smokiem, ze zwiastuna, więc to wtedy naprawdę wygląda wow, dobrze. I też dokładnie nie wiem, dlaczego tak jest. Film nawet do końca nie jest napakowany akcją, szczerze mówiąc chyba są dwie naprawdę sceny walki, które się tutaj pojawiają. Tak, to mamy taką jedną wielką gonitwę, bądź jakieś pomaganie przy jakichś sytuacjach. Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. Give us the powers, child. Your world will not survive this. You want these powers? Come get them! Film w zasadzie nie wiem dla kogo jest. Z jednej strony rozwija przyczynowo-skutkowe wątki z pierwszej części, z drugiej strony podczas tej części mamy jakieś fajne rzeczy, jak na przykład jaskinia naszych bohaterów i bardzo mało poświęconej historii do pewnych komnat, które są naprawdę ciekawe i mogłyby zaciekawić. Niby kino familijne, należy przymykać oczy na pewne sceny, na przykład jak cała rodzina szazamuje się na osiedlowej alejce od razu w okolicach wszystkich domów, no przecież wszyscy sąsiedzi widzą doskonale, co oni robią, no ale przymykamy na to oko. No i też sceny, które nie do końca wiem, czy są dalej kierowane do młodszej publiczności. Panują tu też utarte schematy do bólu, czyli jeśli pojawia się jakaś nowa postać, to szczerze, naprawdę nie trzeba być Sherlockiem, żeby w 3 minuty wiedzieć, kim ta postać już tutaj jest. Nie będę spoilerował, ale na pewno doskonale wiecie, o kogo chodzi. We are at war. We will annihilate everything. Czy polecam pójść na Shazama do kina? Niestety nie. Na niedzielne popołudnie do obiadu? Tak. Film nie wie do końca, czym chce być. Żarty z rękawów scenarzystów już powoli się kończą i to jest najgorsze, że pierwsza część była naprawdę fajną komedią, rozrywkową dla całej rodziny, a druga właśnie stara się być trochę chyba czymś innym. Więc jeśli chce się powiedzieć A, uważam, że trzeba powiedzieć B. A tutaj ktoś postanowił między A i B włożyć Z w środku i to nie wyszło. I don't know how we fight powers like this. I can't do this. I tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o recenzję Shazama. A wy co myślicie? Podobała wam się ta część? Była lepsza, gorsza od pierwszej? I co myślicie, co dalej z przyszłością tej oto serii? Z mojej strony to wszystko. Będzie mi miło bardzo, jeśli zostawicie łapeczkę, komentarz i subika, ponieważ dzięki temu będzie ten kanał się dalej rozwijał. Dzięki ślicznie za dziś. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!